Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a bardzo serdecznie witają Państwa dr Wojciech Szewko i Radosław Pyfer. Witamy Państwa w nowej formule, w nowym programie Gra Imperiów. To będą nasze regularne rozmowy, więc rezerwujcie Państwo czas docelowo gdzieś około czwartku, bo mniej więcej co dwa tygodnie będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na świecie. No i o czym będzie ta Gra Imperiów, Panie Wojciechu, gdyby mógł Pan powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim będziemy mówili o polityce pozaeuropejskiej, ponieważ w naszych mediach, w naszej przestrzeni komunikacyjnej praktycznie nie ma informacji o tym, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, w Północnej Afryce, w Środkowej i Dalekiej Azji. Jeżeli pojawiają się jakieś informacje o Chinach, Pakistanie, Indiach, to tylko i wyłącznie przyczynkarsko przy okazji jakichś innych spraw, na przykład relacji z Rosją, relacji z Unią Europejską, wojen handlowych czy ewentualnie jakichś sensacji. Natomiast w polskiej przestrzeni informacyjnej praktycznie nie istnieje żadna profesjonalna informacja dotycząca przede wszystkim tych regionów, jak również wskazanie, że w tych regionach również odbywają się pewne procesy globalne, także że ten świat nie kończy się na Stanach Zjednoczonych i na Europie, że mocarstwa rywalizują na tym terytorium, że również państwa tego regionu mające ambicje mocarstwowe próbują wpływać na politykę globalną, a w tym wszystkim, w całym tle tego wszystkiego mamy również ruchy terrorystyczne, ruchy narodowo-wyzwoleńcze, mamy konflikty między państwami, o których bardzo często, o których nazw państwo jeszcze nie słyszeliście i będziecie mieli okazję tu usłyszeć. W związku z tym ta Gra Imperiów ma pokazać, tak jak kiedyś w wielkiej grze prowadzonej w wieku XIX, w jaki sposób zmienia się dynamika stosunków międzynarodowych poza w tej przestrzeni pozaatlantyckiej, pozaeuropejskiej, pozaamerykańskiej. Tak jest. Proszę Państwa, ja dziękując Wojciechowi Szewko za to, że zgodził się być partnerem do tych rozmów o świecie pozaeuropejskim, no właściwie niewiele mogę dodać do tego, co on powiedział o tej Grze Imperiów, czyli tym naszym formacie naszych rozmów, bo rzeczywiście będziemy skupiać się na świecie pozaeuropejskim. Mamy takie wrażenie i zgadzamy się co do tego, że dzisiaj ta globalna polityka rozgrywa się nie tylko w Europie, a czasami to nawet głównie poza Europą i trwa tam dosyć skomplikowana gra, rozgrywka tych światowych mocarstw, często już mocarstw niezachodnich, nieeuropejskich i o tym będziemy, proszę Państwa, mówić. Mamy nadzieję, że te rozmowy przypadną Państwu do gustu, ale jako, że jesteście ludźmi, których cechuje wieczny brak czasu, to postanowiliśmy już przejść do sedna i o czym będziemy rozmawiać dzisiaj w pierwszym odcinku. Panie Wojciechu, jakie tematy Pan wybrał, jeśli chodzi o tą rozgrywkę imperiów, o tą grę imperiów, która toczy się dzisiaj na całym świecie? Na pewno nie możemy pominąć problemu Donbasu, chociaż to on jest akurat w niewielkim stopniu azjatyckim, choć państwo, które najechało na Ukrainę, jest chyba w tej chwili bardziej w Azji niż w Europie, przynajmniej znajduje się tam mentalnie, a coraz bardziej będzie się znajdowało gospodarczo. Poza tym bardzo ważna rzecz również dla Europejczyków, ale nie tylko dla całego świata, jest to nowa taktyka państwa islamskiego. Państwo islamskie ogłosiło nową bitwę i tę bitwę już rozpoczęło. Mamy falę zamachów w różnych częściach świata, falę ataków, która ma dotrzeć również do Europy. I trzeci temat, nie mniej istotny, to jest rywalizacja mocarstw na terytorium Pakistanu, ponieważ w Pakistanie doszło do, no właśnie, powstaje pytanie, czy zamachu stanu, czy próby zamachu stanu, czy czegoś innego, o czym będę mówił po prostu w tej trzeciej części. Jeśli o mnie chodzi, ja również wybrałem trzy tematy. Pierwszy może być zaskakujący, to Wyspy Salomona. Wyspy Salomona o dużym strategicznym znaczeniu na Indo-Pacyfiku, zresztą nazywane jako brama do Indo-Pacyfiku i one dzisiaj stają się przedmiotem rywalizacji wielu mocarstw, oczywiście Stanów Zjednoczonych i Chin, ale także Australii. Wybrałem również temat kryzysu żywnościowego, który zbliża się, można powiedzieć, że milowymi krokami. Tutaj rola Indii, które mogą odegrać, no, które widać, że odegrają istotną rolę. Indie w ogóle zyskują w tej grze mocarstw w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach i liczę, że na ten temat również porozmawiamy. A na koniec, jeśli starczy nam czasu, no to strategia zero COVID w Szanghaju. Co to oznacza?
jakie są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, ale w tym ujęciu globalnym, tak naprawdę dla światowych łańcuchów dostaw i dla sytuacji na świecie, bo delta rzeki Yangtze no jest bardzo ważnym regionem nie tylko dla Chin, ale już właściwie dla całego świata. I to tematy, które dzisiaj omówimy. No dobrze, panie Wojciechu, w takim razie przejdźmy do Donbasu. Jak ocenia pan stan gry w tym regionie świata i co pan myśli o tej wielkiej ofensywie rosyjskiej, która no, wygląda na to, że już rozpoczyna się na całej linii frontu? Znaczy, ta wielka ofensywa rosyjska jest bardzo groźna dla Ukrainy. Zresztą Ukraina też nie ukrywa, pomimo tego, że przecież karmi nas bardzo pozytywnymi informacjami, zwykle dla siebie przynajmniej, to nie ukrywa, że będzie to chyba najtrudniejsza bitwa tej wojny, ponieważ w przeciwieństwie do tego ataku na północy, gdzie Rosjanie musieli zdobywać gęsto zaludnione miasta i miasteczka, gdzie opór stawiano im po prostu na terenach miejskich, na terenach takich, gdzie jest bardzo wiele miejsc do ukrycia w lasach, czyli w takim terenie, no, który się po prostu trudno zdobywa jakimiś wielkimi zagonami pancernymi. O tyle tutaj w Donbasie mamy równiny, mamy stepy, są takie miejsca, gdzie nie ma żadnych miejsc do ukrycia. Nawet jeżeli były ufortyfikowane, czy są fortyfikowane przecież od lat przez Ukrainę, to są również wystawione na możliwość bombardowań powietrznych, grę artylerii, różnego rodzaju manewry wojsk pancernych. Czyli to jest ten ulubiony, można powiedzieć, teatr wojenny dla radzieckiej taktyki. Mamy tutaj również nowego dowódcę wojsk rosyjskich, który został ściągnięty z Syrii. No ten dowódca zasłynął z jednej rzeczy w tej Syrii, to znaczy był niezwykle skuteczny. No on, dysponując naprawdę bardzo słabą armią syryjską, wspomaganą przez wojska irańskie, ale również no przede wszystkim przez piechotę tą irańską, mając tylko 20 do 30 sprawnych samolotów, które mogły bombardować cele i kilkanaście jednostek artylerii, które Rosjanie ściągali sobie przez cieśniny Bosfor i Dardanele do Syrii, był w stanie tę wojnę dla Asada wygrać. I to wygrać tę wojnę, walcząc również przeciwko Turkom, przeciwko ludziom, którzy są sponsorowani przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, czyli przeciwko takiej całkiem niezłej armii. Czy on dochodził lokalnym wojskiem i miejscowymi żołnierzami, czy było tam dużo też Rosjan w tej armii, którą on dowodził z Syrii? Nie, w tej armii było właśnie bardzo niewielu Rosjan. Przede wszystkim ten trzon tej armii stanowiły wojska syryjskie, wojska irańskie. Oczywiście istnieje spór, czy to jaka była jego rola, jaka rola generała Sulejmaniego, któremu się udało ze zlepku tych różnych milicji ochotniczych, armii regularnej, resztek, ale jednak armii poborowej, jednostek Hezbollahu, jednostek z Gwardii Strażników Rewolucji, sił rosyjskich, jakiegoś specnazu, który tam był przerzucony, części tego PMF, prawda, czyli Wagnerowców i regularnych jednostek rosyjskich, zarówno rozgwardii, jak i jednostek lotniczych, no, stworzył z tego taki zlepek, który jednak był w stanie tę wojnę wygrać, no bo ta wojna została praktycznie wygrana. Co prawda bezpośrednie zaangażowanie Turcji, użycie dronów TB2, które zmasakrowały wojska Asada w ostatnich dniach dosłownie ofensywy na Idlib, nie pozwoliły na zajęcie całego Idlib, ale tak czy inaczej Rosjanie uznali chyba słusznie, że jest to dowódca po pierwsze, który ma jakieś doświadczenie bojowe zweryfikowane, a po drugie jest na pewno dużo skuteczniejszy niż wszyscy ci, którzy tam się nam pojawili wcześniej na Ukrainie, którzy są masowo w tej chwili albo odsuwani, albo degradowani, a rzekomo nawet niektórzy aresztowani. A niech pan powie, czy te realia bitwy o Syrię mogą zostać, czy one mniej więcej odpowiadają realiom współczesnego Donbasu i czy to, co sprawdziło się w Syrii, może również z powodzeniem być stosowane w tej bitwie o Donbas? Znaczy, ja nie jestem do tego przekonany, to znaczy z jednej strony ten dowódca zasłynął z tego, że był sprawny, jeśli chodzi o zdobywanie miejscowości niezwykle trudnych do obrony, no takich jak na przykład Aleppo, ale nie tylko, no Idlib jest to teren bardzo gęsto zaludniony, jeżeli ktoś był, wie o tym, że tak naprawdę za wyjątkiem tych terenów górskich
na terenie, na granicy Syrii i Turcji, to mamy do czynienia, tam każde miasteczko, to, każda wieś to jest tak naprawdę małe miasteczko, to nie są tereny pustynne, to są tereny zresztą bardzo żyzne i takie, w których bardzo łatwo jest się bronić, w związku z tym on zasłynął, no, mówi się o tym, że jest okrucieństwem wyjątkowym, ale tak naprawdę nie zwracał uwagi w ogóle na ofiary cywilne, tylko po prostu, jeżeli pojawił się jakiś opór w mieście, to to miasto było bombardowane. Te zresztą Rosjanie wykorzystywali no to, co było ich największym atutem, czyli lotnictwo, to czego właśnie nie mieliśmy na Ukrainie. I z całą pewnością zdobywanie miast czy zdobywanie terenów umocnionych to jest jego mocna strona. Jak sobie poradzi natomiast taką wojną manewrową, gdzie z obu stron pojawia nam się technika wojskowa o bardzo podobnej charakterystyce. No, mamy dwie poradzieckie armie tak naprawdę. Rosyjską trochę, przynajmniej teoretycznie, nowocześniejszą czy silniejszą, ukraińską trochę słabszą, z jakimiś elementami w tej chwili techniki zachodniej, która nam się będzie pojawiała. I po pierwsze, tak, doświadczenia w prowadzeniu takiej wojny prawdopodobnie nie ma żaden z żyjących generałów w tej chwili na świecie. Dlatego, ponieważ nawet Amerykanie w Iraku czy w Afganistanie no jednak walczyli z wielokrotnie słabszym przeciwnikiem, tutaj są armie, które mają podobny potencjał i podobne na właśnie nawet uzbrojenie, częściowo przynajmniej, więc takiej wojny manewrowej dwóch armii pancernych to chyba nikt jeszcze, może jakiś dowódca ewentualnie z wojny izraelsko-syryjskiej czy z wojny pakistańsko-indyjskiej, prawda, to miał doświadczenie z tego typu wielkimi bitwami czołgów, ale tutaj chyba nikogo takiego nie ma, więc Rosjanie widocznie uznali, że tak czy inaczej on przynajmniej gwarantuje jakąś może mniejszą nieudolność niż ci, którzy do tej pory tą operacją dowodzili. Pewnie taka była motywacja. Okay. Czego pan się spodziewa po tej ofensywie? Jakby miał pan obstawić jakieś 2-3 najbardziej prawdopodobne scenariusze? Czy tak naprawdę chodzi o przebicie tego korytarza z Krymu do Donbasu? Czy myśli pan, że ta ofensywa może się rozwinąć i dojść aż pod Kijów? No, jakie tutaj widzi pan najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju tej sytuacji po tym przegrupowaniu i po tej nominacji no jednak doświadczonego generała, no, który już no, ma pewne doświadczenie i sprawdził się, co prawda troszeczkę w innych warunkach, no, ale sprawdził się na polu bitwy w Syrii. I czego teraz mogą oczekiwać Rosjanie, a czego my możemy oczekiwać i czego możemy się spodziewać? Jakie pan widzi tu najbardziej prawdopodobne 2-3 scenariusze w najbliższych tygodniach? Czy wydaje mi się, że po pierwsze po zajęciu już całego Mariupola, czyli no zniszczeniu tych resztek batalionu Azow, co jest nieuchronne, znaczy to jest tylko kwestia czasu, prawda, czy to będzie trwało jeden dzień, czy tydzień, ale ci ludzie po prostu w pewnym momencie nie będą w stanie się bronić, tym bardziej są już bombardowani artylerią. Że to jest pewne, że się nie utrzymają. Tak jest, oczywiście. Natomiast oni wiążą pewne siły, więc w momencie, kiedy przestaną wiązać te siły, kiedy Rosjanie będą już mogli uwolnić sobie te siły związane w Mariupolu, pójdą na północ, a z północy prawdopodobnie rozwinie się natarcie z regionu miejscowości Izium, już zajętej przez Rosjan, na południe, tak żeby te wojska, które walczą w tej chwili na granicę tego Ługańska i Doniecka i są nawet przy samej granicy prawie rosyjskiej, zostały okrążone, odcięte. I to nie wiemy oczywiście, ile będą w stanie odciąć, ale według danych ukraińskich tam walczy w sumie na południowym wschodzie około 60 tysięcy żołnierzy ukraińskich. I to jest regularna armia, to nie są milicje, to jest armia, która się przygotowywała do tej wojny, bo wiadomo było, że co jak co, ale Donbas i Ługańsk kiedyś Rosjanie będą próbowali sobie zająć. W związku z tym strata czy okrążenie tych wojsk byłaby ogromną stratą dla Ukrainy. Ale ja zakładam, że Rosjanie będą próbowali te wojska bądź okrążyć, bądź w jakikolwiek inny sposób odepchnąć od Doniecka, Ługańska. Będą dążyli przede wszystkim do zajęcia tych granic tych dwóch republik oraz będą próbowali również doprowadzić do zajęcia całego obwodu chersońskiego, ponieważ oni chcą również w tym obwodzie chersońskim, który jest tutaj na północ od Krymu, będą chcieli przeprowadzić i przygotowują się rzekomo do referendum niepodległościowego, takiego, żeby właśnie poza tym DNR i LNR jeszcze HNR proklamować. Wtedy tak naprawdę będą kontrolowali już dokładnie wszystko to, co chcą na Ukrainie, za wyjątkiem może jeszcze Charkowa, zatrzymają wojska,
i zażądają od Ukrainy poddania się czy rozmów pokojowych nad uznaniem status quo. Ukraina zapewne odmówi, no bo zapewne odmówi, chyba że ta armia się po prostu rozsypie w jakiś sposób, ta pomoc zachodnia nie pomoże, no ale załóżmy się nie rozsypie i wtedy Rosjanie rozpoczną trzecią fazę operacji i tą trzecią fazą operacji będzie już tym razem Kijów. To znaczy będą starali się zająć centrum polityczne, czyli zająć w ogóle całą wschodnią Ukrainę aż do Dniepru, bo w innym przypadku no nie będą w stanie zmusić Ukrainy do poddania się. A nawet jeżeli Ukraina się nie podda nawet do tego momentu, to i tak nie będzie w stanie w jakikolwiek sposób odzyskać tych terytoriów, czyli dojście przynajmniej do Dniepru albo zajęcie Kijowa, to ewentualnie trzecia faza operacji, przy czym celem tej trzeciej fazy będzie tak naprawdę rzucenie Ukrainy na kolana, tak? Czyli jakieś albo wymuszenie akceptacji status quo, albo poddanie się, albo ewentualnie zaakceptowanie przynajmniej, no tak, już nawet nie tylko niepodległości tych dwóch, ale pewnie tej trzeciej republiki. Jest rzeczą problematyczną, czy Rosjanie pójdą w kierunku Odessy. To znaczy oni ciągle mówią o tym, że chcą tam pójść, natomiast im to zdecydowanie nie wychodzi. No, desantu morskiego pewnie już nigdy nie będzie, więc jedyna droga to właśnie wiedzie przez Chersoń, Mikołajew i później do Odessy. Ale w tych okolicach tego Mikołajewa Ukraina bardzo często kontratakuje, także tam żadnych postępów istotnych nie ma. No cóż, zobaczymy, ile czasu to zajmie i jak zareagują inne mocarstwa czy imperia. Wychodzi na to, że mają one też inne problemy. I tutaj przenosimy się na Indo-Pacyfik i zabieramy Państwa na wyspy Salomona. To jest kraj liczący 650 tysięcy mieszkańców. Wydawałoby się, że mało znaczący, ale kiedyś był taki program. Co prawda nie nazywał się Gra Imperiów, tylko nazywał się Sensacje XX wieku, program prowadzony przez Bogusława Wołyszyńskiego. Pamięta pan ten program? Pamiętam program, akurat nie pamiętam dokładnie Wysp Salomona, oczywiście chyba, że chodzi o bitwy czasów II wojny światowej, bitwy na Pacyfiku, to jak najbardziej tak. Tak, no właśnie o tym chciałem wspomnieć, że to nie tylko są sensacje XX wieku, właściwie tylko paradoksy XXI wieku i Wyspy Salomona ponownie stają się niezwykle ważnym regionem, niezwykle ważnym z geopolitycznego punktu widzenia. I tak było rzeczywiście w 1942 roku, kiedy doszło do tej wielkiej bitwy o Guadalcanal. Tak to się nazywało, to była bitwa morska, która trwała przez pół roku, a bitwę tą stoczyli Japończycy i Amerykanie. Chodziło o opanowanie lotniska na tej wyspie, które pozwalało swobodnie operować właśnie na Pacyfiku. I dzisiaj Wyspy Salomona powracają jako brama do Indo-Pacyfiku. Jest to kraj, który można powiedzieć został odwrócony przez Chiny w ostatnich latach, bo jak wiemy Republika Chińska na Tajwanie zdobyła poparcie wielu tego typu krajów. Przypominam, że Wyspy Salomona mają 650 tysięcy mieszkańców i był to kraj, który uznawał Tajpej jako reprezentanta tych jednych Chin, ale w ostatnich kilku latach, bo to zdaje się był 2019 rok czy 2018, w ostatnich latach w każdym razie został odwrócony przez Pekin, a następnie i zaczął uznawać Pekin jako reprezentanta tych jednych Chin, czyli zerwał stosunki dyplomatyczne z Tajpej, a w następstwie tego zbudowano tam bazę, która miała być taką bazą handlową czy logistyczną, tak przynajmniej utrzymują Chińczycy z Pekinu, ale to bardzo zaniepokoiło przede wszystkim Australijczyków, dlatego że Wyspy Salomona znajdują się bardzo blisko Australii. No i nic dziwnego, że także zaniepokoiło Amerykanów, którzy patrzą, no jako to imperium dzisiejsze, współczesne, patrzą również na Indo-Pacyfik, a Wyspy Salomona są bramą do Indo-Pacyfiku i spowodowało to wzmożoną aktywność dyplomatyczną, wizyty australijskiego senatora w zeszłym tygodniu, a teraz wizytę wysokich rangą przedstawicieli państwa amerykańskiego. No Wyspy Salomona to jest też taka ciekawa historia, bo tam były silne wpływy niemieckie, potem to była kolonia brytyjska, właśnie Brytyjczycy podporządkowali całość tych wysp. Wyspy Salomona należały do wspólnoty brytyjskiej. Pewne problemy po uzyskaniu niepodległości pod koniec lat 70. i w 2003 roku właśnie poproszono o interwencję policji w ogóle spoza Wysp Salomona i przyjechało 2200 policjantów i przedstawicieli służb porządkowych i nie bez znaczenia jest ten fakt, bowiem wielu z nich pochodziło, było właśnie z Australii i Nowej Zelandii.
Więc nic dziwnego, że Australia też tutaj próbuje odgrywać jakąś istotną rolę w tym całym zamieszaniu i tej całej dyplomatycznej grze, która się toczy wokół Wysp Salomona. No mnie ciekawi jedna rzecz, bo tak naprawdę dochodzimy już na tych wyspach do punktu, w którym kończą się jakby środki takie dyplomatyczne i kończy się postpolityka. I zobaczymy, jak w stosunku do takich małych wysepek zachowają się te wielkie imperia, o których tutaj dyskutujemy. Jakich użyją argumentów i w jaki sposób będą, jakie to będą argumenty i w jaki sposób będą ich te imperia używać. Mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, Chinach, no i pewnie też trochę Australii, która jest takim liczącym się regionalnym graczem. Dobrze, ale mam pytanie, bo we wtorek premier Sogavare podpisał pakt wojskowy, czy jakiś pakt bezpieczeństwa z Chinami, więc to już nie jest tylko i wyłącznie zgoda na jakieś tam wpływy gospodarcze czy flirt polityczny, ale to jest chyba zapowiedź jakiegoś aliansu wojskowego. Tak, tak, to jest oficjalnie premier przyznaje, że taki pakt bezpieczeństwa został podpisany, natomiast jest kwestia tego portu, czy on będzie miał przeznaczenie militarne i tego jakby dotyczy cała ta dyskusja. No i pytanie jest takie, co, jak ten pakt bezpieczeństwa, jaką zostanie wypełniony treścią? Oto teraz idzie gra i bardzo zastanawiam się nad tym, jakich argumentów użyją Amerykanie, żeby temu zapobiec, no i też pewnie Australijczycy, no bo wcale się nie dziwię, że próbują temu zapobiec, czy są bardzo zaniepokojeni tym, że ta wyspa no, może tutaj stać się elementem jakiejś układanki tworzonej przez akurat imperium no, chińskie, jeżeli możemy tak powiedzieć. I bardzo mnie ciekawi, jak rozwinie się jak rozwiną się wypadki w tej części świata. Ma pan jakieś scenariusze? Co się znaczy, czego się pan spodziewa? Znaczy ja po pierwsze, dla mnie, ja oczywiście nie znamy treści jeszcze tego paktu, ale jakieś fragmenty zostały przecięte do prasy. I w taki jeden, który mnie najbardziej zainteresował, to jest nie tylko możliwość zatrzymywania się tam statków chińskich, okrętów wojennych chińskich, bo taką możliwość teoretycznie okręty mają w każdym porcie, prawda, nie tylko w porcie zaprzyjaźnionym. Natomiast tam jest propozycja taka, że w przypadku jakichś zamieszek albo niepokojów społecznych ma zostać tam przesłana policja chińska do tłumienia tychże zamieszek. Więc oczywiście ja przypuszczam, że w takiej sytuacji, ponieważ jest to zmiana no, geostrategiczna, bo czym innym jest jakieś właśnie flirtowanie gospodarcze, czym innym coś, co się nam może przerodzić w pakt wojskowy, czyli i to w miejscu, które jest, no właśnie, jeżeli było strategiczne w czasie II wojny światowej, to tym bardziej strategiczne jest dzisiaj, że to może stać się nawet źródłem możliwości blokowania szlaków handlowych, czy takiego geostrategicznego trochę blokowania również wojsk czy australijskich, czy amerykańskich w przypadku konfliktu z Chinami, którego nigdy nie można przecież wykluczyć. W związku z tym ja przypuszczam, że tam dojdzie wkrótce do jakichś przewrotów, niepokojów, to jest taki standard, nagle pojawi się nam demokratyczna opozycja, która będzie chciała obalić rząd, zmienić politykę. No i jest takie powiedzenie zresztą jednego z południowoamerykańskich polityków, który kiedyś zapytał się, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było przewrotu. No i odpowiedź była taka, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma amerykańskiej ambasady. Prawda? I to tak, ponieważ ambasada amerykańska jest na Wyspach Salomona, w związku z tym można się spodziewać ewolucji w tym kierunku. To znaczy na pewno Amerykanie tego nie zostawią. No, nie po to kiedyś szturmowali ten Guadalcanal, żeby teraz przymierzać się do rekonstrukcji tego wydarzenia w przypadku konfliktu. A ponieważ Amerykanie bardzo poważnie rozważają perspektywę kiedyś konfliktu z Chinami, w związku z tym no, nie mogą pominąć tak oczywistego miejsca, znaczy tak bardzo, to równie dobrze mogliby też oddać Pearl Harbor, bo dlaczego by nie, no tylko że w rolę Japonii wchodzą w tej chwili Chiny. No, jako Amerykanie, jako imperium rzeczywiście muszą reagować, a miejsce to jest bardzo ważne, bo wygląda na to, że nie da się efektywnie prowadzić żadnych operacji na Pacyfiku, jeżeli Wyspy Salomona nie znajdują się pod kontrolą. Oto zresztą szła ta bitwa, toczyła się ta bitwa kilkumiesięczna w czasie II wojny światowej o kontrolę nad tym lotniskiem, więc
to zainteresowanie rzeczywiście nie dziwi. Wyspy Salomona paradoksalnie są takim miejscem, do którego przybywa policja co jakiś czas. Ostatnio to było te 2200 policjantów i przedstawicieli służb porządkowych, głównie z Australii i z Nowej Zelandii. No być może teraz przybędą z Chin albo z innej części świata, a pewnie to w grze imperiów, która toczy się na tych wyspach, pewnie będziemy mieli okazję skomentować. Natomiast polecamy obserwowanie tego regionu świata. A kolejny temat, o którym Pan chciał mówić, to Bliski Wschód. Czy utrzymuje się tam jakaś stabilizacja, czy odwrócą się Pana zdaniem w XXI wieku te role i destabilizacja będzie charakterystyczna dla niestety naszej części świata, a tam sytuacja się uspokoi, czy jednak nic takiego się nie klaruje, patrząc na wydarzenia ostatnich tygodni? Czyli jeżeli chodzi o to, co zrobiło ostatnio państwo islamskie, to jest problem szerszy, dlatego ponieważ państwo islamskie kilka dni temu tydzień mniej więcej temu to wyraziło, a kilka dni temu opublikowało swoją taką nową odezwę. Abu Umar al-Muhajir, nowy rzecznik prasowy państwa islamskiego, wezwał do takiej wielkiej globalnej operacji, która nazywa się Bitwa w zemście za śmierć dwóch szejków, czyli chodzi oczywiście o poprzedniego rzecznika i poprzedniego kalifa zabitych nieco ponad 2 miesiące temu przez Amerykanów. I to jest o tyle istotna informacja, ponieważ w tym wystąpieniu pojawia nam się zasadnicza zmiana taktyki państwa islamskiego. I taktyka państwa islamskiego od czasu śmierci Abu Bakra al-Baghdadi, tak naprawdę do stycznia tego roku, ograniczała się do działalności na tych terytoriach, na których państwo islamskie czuje się w naturalny sposób silne, czyli w centralnej Afryce, Somalii, Etiopii również, czyli w tym takim pasie, który nam się zaczyna gdzieś w okolicach Burkina Faso, a kończy nam się na Erytrei, ponieważ jest to pas permanentnych konfliktów, ale również braku kontroli przy samych granicach państw. Tam ta kontrola, te mapy są trochę iluzoryczne, to znaczy kontrola państwa polega na tym, że ma kilkuosobowy posterunek i może jakąś bazę wojskową w dżungli, ale niewiele więcej. I to są właśnie tereny, można powiedzieć, bezprawia takiego, które jest wykorzystywane przez państwo islamskie. I państwo islamskie od lat tam się rozwija, grabi, kontroluje przemyt broni, kontroluje generalnie handel, z tego zresztą żyje, no, pobiera haracze, atakuje również, grabi czy wioski, no, głównie wioski chrześcijańskie, ale nie tylko, jak się okazywało, właśnie ten słynny Szekału, który został wyrzucony z państwa islamskiego, grabił w zasadzie każdego i wszystkich. To jest jak gdyby jeden element, który funkcjonował do tej pory i oczywiście standardowa aktywność w Afganistanie oraz w Syrii i w Iraku, czyli w państwach, które są państwami bądź upadłymi, bądź bliskimi tego upadku, przynajmniej na niektórych terytoriach. I praktycznie gdybyśmy prześledzili aktywność państwa islamskiego w tym poprzednim okresie, to codziennie mieliśmy atak, a to na jednego policjanta, a to wysadzenie jakiegoś słupa z wysokim napięciem w Iraku, atak na jakiś meczet szyicki, ewentualnie na jakiś policjantów czy żołnierzy w Pakistanie, czyli na granicy afgańsko-pakistańskiej i permanentne ataki w Afryce, o których i tak prasa praktycznie nie mówi, jeżeli liczba ofiar nie przekroczy 200 czy 300, bo takie tam są, takie ataki się tam zdarzały, a nawet jeżeli to poświęci temu 15 stronę gdzieś w drobnym drukiem. W związku z tym to było coś, co powodowało, że państwo islamskie mogło tam się jakby osadzać i utrwalać, natomiast z punktu widzenia marketingu globalnego wszyscy byli przeświadczeni o jego upadku. Więc teraz taktyka się zasadniczo zmienia. Przede wszystkim wezwano wszystkich tych, którzy odeszli od dżihadu, żeby do tego dżihadu powrócili. Przy czym zaznaczono wyraźnie, że ludzi nam nie brakuje, ale to jest nasza troska o was, o wasze dusze, prawda, i o to, żebyście powrócili do nas ścieżkę właściwą. W związku z tym nie zapominamy o was, czy nie zapomnieliśmy, wzywamy was do powrotu. Po drugie, przywołano tutaj serię ataków w Izraelu. Przy czym w tej serii tych czterech ataków przynajmniej w dwóch przypadkach mamy państwo islamskie bezpośrednio, a w dwóch kolejnych nie do końca wiadomo.
to znaczy być może był to palestyński islamski dżihad, a być może była to inspiracja państwa islamskiego, ale nie ma dowodu na to, że to państwo islamskie, ale to jest coś niebywałego, to znaczy w Izraelu do zamachów z użyciem broni maszynowej nie dochodziło naprawdę przez lata, praktycznie od budowy muru takie ataki były sporadyczne, zdarzały się ataki przez taranowanie nożowników, gdzieś z bronią krótką, ale tak, żeby ludzie wzięli po prostu karabiny automatyczne i strzelali, to się naprawdę nie zdarzało. Więc to jest wielki również taki wielkie przełamanie tej legendy o sprawności izraelskich służb bezpieczeństwa. Okazuje się, że wcale tak być nie musi. To też zresztą za chwileczkę, znaczy może dzisiaj nie będę o tym opowiadał, ale bo to trzeba byłoby temu poświęcić osobny odcinek, to też zasadniczo zmienia w ogóle cały obraz polityki zarówno autonomii palestyńskiej, jak i tych grup islamskich, które w jakiejś części rządzą Palestyńczykami. Właśnie to pojawienie się państwa islamskiego, ale to zostało właśnie przywołane i najważniejszy jak gdyby komunikat, bo ten jest chyba dla nas przynajmniej najistotniejszy, jest taki, że to odnotowano, że krzyżowcy zaczęli walczyć ze sobą, tak, że jest to wojna, być może nawet wielka wojna, zresztą zacytowano dokładnie z Koranu, że właśnie no, ta nienawiść pomiędzy sobą, ten konflikt został przewidziany w Koranie, a w związku z tym należy z tego skorzystać. Dopóki te dwa państwa, czy właśnie te dwie potęgi, bo tam powiedziano, że cały Zachód ciągnie ze wszystkimi zwolennikami i próbuje wszystkich ich wpychać w tę wojnę, a z drugiej strony Rosjanie, w związku z tym należy z tego korzystać. I taki bardzo ładny cytat z tego Abu Umara al-Muhadżira, on zapytał się, czy już łona matek, które wydały tych wielkich bohaterów, którzy atakowali na Zachodzie, stały się jałowe. Czy nie ma już tych wielkich bohaterów, czy nie czas jest, żebyście właśnie wy o mujahedini, którzy zapomnieliście, którzy odeszliście od dżihadu, ale którzy tam jesteście, że powinniście powrócić właśnie na tą samą ścieżkę, którą kroczyli nasi bohaterowie. Czyli krótko mówiąc, rozpocząć ponownie zamachy na terytorium państw zachodnich, a co do tego, że państwo islamskie ma takie możliwości, to wątpliwości nie ma, to znaczy tych ludzi tutaj z całą pewnością posiada, natomiast ta wcześniejsza zmiana taktyki unieczyniła ich jak gdyby. I teraz powstaje pytanie tylko, ilu z nich odpowie na ten apel, a ilu nie. A właśnie, ale jako że spotykamy się w programie Gra Imperiów, no to chciałem się pana zapytać, co zrobią imperia z tą całą sytuacją, jak zareagują, bo jak rozumiem, w tej perspektywie państwa islamskiego mamy do czynienia z wielką wojną między chrześcijanami, czy między krzyżowcami, jak to pan określił, powtarzając, jak rozumiem, za przedstawicielami państwa islamskiego, i oni postarają się wykorzystać tą sytuację, tą destabilizację w świecie chrześcijańskim, czy też w świecie zachodnim, spowodowaną tą wojną z Rosją, do ataków na kraje zachodnie, co pewnie przyczyni się do jakiejś większej lub mniejszej destabilizacji, na pewno w Izraelu. No i jakiej reakcji spodziewa się pan po świecie zachodnim? Czy ona będzie tylko reaktywna, czy też wpłynie na sytuację na Bliskim Wschodzie? Znaczy, no z całą pewnością to nie będzie tylko w Zachód, dlatego ponieważ mamy teraz, no w ostatnim tygodniu dosłownie, mamy przynajmniej dwa przykłady, że to państwo islamskie powróciło również na Wschód. Mieliśmy aresztowanie trzech członków już przed samym zamachem w samej Federacji Rosyjskiej, ale mieliśmy też ostrzał katiuszami bazy... A czy będą atakować Federację Rosyjską w takim razie? Bo tu mówiliśmy, że będą destabilizować Zachód i tam wyruszą na ten dżihad, na świętą wojnę, ale czy również do Rosji? Tak, zdecydowanie. Znaczy, no, krzyżowcy to krzyżowcy, prawda, bez względu na to, jaki krzyż będą na tych płaszczach mieli. W związku z tym to jest wielki szatan i jeszcze większy szatan, prawda? Możemy sobie wybierać, który jest który. I właśnie z tego należy skorzystać, że oni są zajęci sami sobą. W związku z tym wszystkie służby bezpieczeństwa, wywiady, kontrwywiady, policje raczej są przygotowane do wyłapywania szpiegów i dywersantów drugiej strony niż zajmowaniem się jakimiś tam małymi grupkami fanatyków, bo przecież zasoby ludzkie też są ograniczone. No i właśnie ten atak w Uzbekistanie, to aresztowanie w Rosji, to są praktycznie, to się wszystko działo bezpośrednio po tej odezwie Muhadżira, ale również tak to będzie miało miejsce też na Zachodzie, bo znowu Zachód,
który zajmuje się w tej chwili przede wszystkim Ukrainą, ale też już bardzo dawno temu trochę sobie odpuścił, jeśli chodzi o zwalczanie państwa islamskiego. W Niemczech czy we Francji policja raczej zajmuje się skrajnie prawicowymi organizacjami terrorystycznymi, ponieważ one jakby są czynne i one przygotowują autentyczne zamachy, więc nie wiadomo, jak wygląda w tej chwili stan tych służb, bo mieliśmy już kilka razy w historii tych przynajmniej kilkudziesięciu ostatnich lat, że wtedy, kiedy na przykład Algierczycy odpuścili we Francji, to po prostu zwolniono wszystkich tych, którzy odpowiadali za śledzenie, za inwigilację tych środowisk arabskojęzycznych, dlatego, ponieważ już nie ma takiej potrzeby. I potem w 2012-2013 roku było gwałtowne zatrudnianie agentów, ale braki spowodowały nam na przykład tę falę terroru, prawda, w 2014-2015-2016 roku i tego się nie udało bardzo szybko uzupełnić. Więc to jest jak gdyby pierwszy element tego. Drugi taki, że przecież już zniesiono większość tych ograniczeń, zniesiono, przecież nie ma już stanów wyjątkowych, nie ma wojska na ulicach, nie ma wojska na ulicach we Francji. To wszystko jak gdyby stwierdzono, że z państwem islamskim udało się wygrać. Oczywiście my teraz nie wiemy tylko jednej rzeczy, czy to, że mamy odezwę, wiemy, że jakieś zasoby ludzkie państwo islamskie, a częściowo też Al-Kaida posiada na terytorium Europy. Natomiast powstaje pytanie, czy pomiędzy tym apelem a zdolnością do przeprowadzenia zamachu jest jakakolwiek łączność. Tego nie wiemy. Nie wiemy, w jakim stanie są te struktury, czy one są w stanie się odbudować, czy to zajmie tydzień, miesiąc czy rok. Ale tak czy inaczej, rzeczywiście możliwość przemycenia, chociażby w tej wielkiej masie ludzi, która przybywa codziennie do Polski z terytorium Ukrainy, a przecież są tam ludzie, którzy sobie załatwili w taki czy inny sposób ukraińskie dokumenty jeszcze przed wojną, kaukaskie, to przecież nie było nigdy tajemnicą, że na Ukrainie się łatwo te dokumenty za kilkaset dolarów kupuje i to niekoniecznie bardzo fałszywe. Więc przemycenie sobie takiej komórki, która dotrze w dowolne miejsce, niekontrolowana, niesprawdzona, jest jak najbardziej prawdopodobne. Zresztą mieliśmy u nas też przecież aresztowanie jednej pani, zdaje mi się, z Uzbekistanu, która była związana z państwem islamskim tutaj już na terytorium Polski, właśnie przemyconą w tej grupie uchodźców. Takie wielkie ruchy migracyjne zresztą sprzyjają tego typu operacjom. Można przewieźć broń, można przewieźć ludzi, kontrola, im więcej tych ludzi się pojawia, tym ta kontrola jest mniej dokładna, nawet często iluzoryczna, więc osoby z fałszywą tożsamością mają łatwość przemieszczania się. Przecież przypomnijmy, że całe komando, które dokonało ataku w Paryżu, przypłynęło jako uchodźcy na Leros. I tak naprawdę później resztkę tego komanda wyłapywano w ten sposób, że sprawdzono, kto jeszcze z tymi, których już zidentyfikowano, na to Leros przypłynął. I okazało się, że dwóch panów, którzy nie zdążyli, bo mieli słabo podrobione dokumenty, złapano, zdaje się, w Austrii, w obozie dla uchodźców, ponieważ mieli źle podrobione dokumenty, nie przepuszczono ich z tą pierwszą falą, a potem jak ich przepuszczono, to już było po zamachu. W związku z tym oni tam się czekali na dalsze instrukcje. No cóż, no wygląda na to, że państwo islamskie nie odpuszcza, więc no możemy spodziewać się problemów, a tym większych, im większa będzie destabilizacja no pewnie w tej części świata. Ja z tego, co pamiętam, te wczesne szacunki o przekraczaniu granicy podawane przez Straż Graniczną, to chyba około kilku procent to nie byli obywatele ani Ukrainy, ani Polski. Nie wiem, jaki teraz jest ten wskaźnik. W każdym razie już nawet więcej, Wielką Sobotę więcej Ukraińców wróciło na Ukrainę niż przekroczyło granicę. To był pierwszy taki przypadek. No ale rzeczywiście ta granica i to, kto ją przekracza, to będzie bardzo ważne też pewnie w kontekście tego państwa islamskiego, o czym pan mówił, i to dotyczy nie tylko tych imperiów zachodnich, takich, no Stany Zjednoczone to pewnie nie będą odczuwać tej migracji bojowników państwa islamskiego, chociaż pewnie będą odczuwać skutki polityczne, ale także Federacja Rosyjska, inne kraje. Ciekaw jestem, na ile problematyczne to będzie dla Indii, które tutaj wyrastają no, na jednego z beneficjentów tej całej globalnej sytuacji, bo odkupiło tanią ropę od Federacji Rosyjskiej i w związku z tym zaburzeniem łańcuchów dostaw, jeśli chodzi o żywność, no to Indie prezentują się jako taki kraj bardzo pewny siebie, bo mają duże zasoby tej żywności i być może to z tego faktu skorzystają na jesieni. To zresztą Narendra Modi w czasie ostatniego spotkania z Joe Bidenem
prezentował takie niezwykle pewne siebie stanowisko, że w razie czego, jeżeli tylko Światowa Organizacja Handlu o to poprosi, no to Indie mogą wyrównać te braki, które mają powstać przez to, że plony nie zostaną zebrane na Ukrainie i w Rosji. Na Ukrainie mówiono, że z tych 17 milionów hektarów tylko 7 milionów, z 7 milionów hektarów zostaną zebrane plony. Teraz mówi się, że jednak będzie to 14 milionów, że ten kryzys żywnościowy nie będzie taki duży. Zobaczymy jeszcze, jak te plony udadzą się w Rosji. No ale jak pan się zapatruje na Indie jako taki kraj, który ma, że tak powiem, stabilizować światowe rynki żywnościowe i w ogóle sytuację na świecie, i czy ten, i czy ta odezwa świata islamskiego, państwa islamskiego, no nie uderzy również w Indie i trochę nie zepsuje tego dobrego bilansu, jakie to mocarstwo, jakie to imperium właściwie ma w ostatnich, wypracowało w ostatnich tygodniach czy w ostatnich miesiącach. Wydaje mi się, że akurat Indie, chociaż są zagrożone permanentnie terroryzmem i tamtych organizacji terrorystycznych mamy, no może w Pakistanie jest ich trochę więcej, ale to mamy przecież... Za chwilę przejdziemy. Tak jest, ale mamy przecież w Kaszmirze przynajmniej kilkanaście organizacji terrorystycznych, w tym Państwo Islamskie, przecież mamy również samo Państwo Islamskie w Indiach aktywne, mamy przecież w centralnych Indiach na sporych obszarach maoistowską partyzantkę Naszkalów. I to jest partyzantka, która potrafi kontrolować całe obszary, całe miejscowości. Tam co jakiś czas indyjska armia robi przeciwko nim operacje, ale to jest od kilkudziesięciu lat nieskuteczne. Więc ten terroryzm jest jakby trochę wbudowany w tkankę Indii i on nie jest w stanie, za wyjątkiem jakichś takich wielkich, spektakularnych akcji, tak jak kiedyś akcja na przykład no, na Mumbai, zamachy Lashkar-i Taiba, czy jakiś inny, czy atak na parlament. Poza tego typu spektakularnymi aktami to nie ma specjalnie znaczenia dla samej polityki indyjskiej i wewnętrznej stabilizacji Indii. Natomiast to, co na pewno może mieć znaczenie, to jest w tej chwili ta rywalizacja wokół tego, czy Indie będą, krótko mówiąc, prorosyjskie, czy Indie będą proamerykańskie. Indie są jednak sentymentalnie bardzo związane ze Związkiem Radzieckim, a później z Rosją, między innymi w czasie, ze względu również na to, co wydarzyło się w czasie oddzielania się ale Pakistanu. Ale myśli pan, że sentymentalnie, czy po prostu mają taki interes, bo tam zdaje się kupują bardzo dużo broni, tak, więc kupują. Więc właśnie, kupują też bardzo, właśnie, ale z jednej strony no mają jakiś senty, znaczy jeżeli się już czegoś jeszcze niczym innym się nie da, nie da a się... A wierzy pan w sentymenty imperiów? Słucham? A wierzy pan w sentymenty w grze imperiów? No niestety są takie państwa, które się sentymentalizmem posługują jako dominującą cechą. No żeby daleko nie szukać, mieszkamy w takim państwie, tak? W związku ale z tym nie można... Nie jest ono imperium, może właśnie z tego powodu. Nie można, nie no jak to, no to jesteśmy imperium, tylko jesteśmy na razie w fazie przygotowawczej. Natomiast jeśli chodzi o Indie, to z całą pewnością oni ten, ja mówię o takich rzeczach dosyć trywialnych, ale takie symboliczne gesty, jak na przykład ćwiczenie jednostek elitarnych indyjskich przy granicy z Polską, atak na Polskę przecież tej słynnej jednostki obcinaczy głów w czasie manewrów Zapad, co w polskiej prasie było jakoś przemilczane, natomiast w prasie indyjskiej... Mieliśmy obcinaczy głów pod polską granicą i jednostki indyjskie, które brały pod uwagę możliwość ataku na nasz kraj, rozumiem? No tak, znaczy to ćwiczono, bo tam właśnie razem z jednostkami białoruskimi i rosyjskimi właśnie oni mieli zwalczać tutaj partyzantkę na terytorium, no właśnie, Białorusi albo też ewentualnie wschodniej Polski, zapewne obcinając jej głowy. I później tłumaczono się, że no tak, no ale tutaj my nie możemy zapominać, że jednak Rosja Indiom tak wiele dobrego robiła, a no właśnie, a jednocześnie chcemy zachować dobre relacje z Polską, o czym już zapomniano, wysyłając te wojska na te manewry. Ale już tak mówiąc zupełnie poważnie, no rosyjska armia jest, znaczy indyjska armia jest uzależniona od dostaw rzeczywiście broni poradzieckiej. W związku z tym proste przestawienie jej na jakieś inne, na zakupy innej broni, no to przecież to tylko Polska potrafi kupować, tak jak kraje arabskie, bronie z różnych, znaczy z takich miejsc, których nie ma później zaplecza technicznego do remontów części zamiennych czy amunicji. No ale Indie już mają tą całą własną machinę zbrojeniową, przestawiono jednak na tą produkcję poradziecką. No po drugie, mieliśmy przez lata Pakistan zagrażający Indiom, Pakistan, który był wielką bazą amerykańską. W związku z tym Indie
zwracały się do drugiego imperium, pomimo tego, że przecież Indie były kiedyś jednym z liderów ruchu państw nie zaangażowanych w czasie tego konfliktu wschodnio-zachodniego. No, no dobrze, a czy nie uważa pan, że mówimy tu dużo o tych relacjach imperiów indyjskiego i rosyjskiego, a czy nie uważa pan, że to, co Modi mówi Bidenowi, to jest taka trochę gra dyplomatyczna, że chce pokazać, podbija stawkę, chce pokazać, że Indie są no, krajem niezbędnym w tej całej układance, że w przypadku tego kryzysu żywnościowego, który może nam zajrzeć w oczy, może nawet nie tyle nam, co właściwie krajom globalnego południa bardziej, bo u nas to pewnie skończy się na jakiejś drożyźnie, ale w niektórych krajach być może te dostawy żywności w ogóle zostaną zakłócone. No i że Indie pokazują się nie tylko jako kraj stabilny, ale kraj po prostu niezbędny w tym nowym globalnym ładzie i że tego dotyczą te wypowiedzi właśnie Narendry Modiego do Joe Bidena, a w istocie Indie będą balansować gdzieś między Federacją Rosyjską właśnie a Quad, czy tą taką grą amerykańską, jak pan uważa. Tak, ja właśnie dokładnie uważam, że to taka jest rola Indii, przy czym z drugiej strony będziemy mieli zabiegi amerykańskie, żeby Indie odciągnąć od Rosji, przynajmniej w kontekście sankcji, ponieważ jeżeli Indie i Chiny nie przystąpią do sankcji przeciwko Rosji albo będą takim wentylem bezpieczeństwa dla i rynkami zbytu bądź pośrednikami w handlu zakazanymi dla Rosji i z Rosji towarami, to te sankcje nie mają żadnej racji bytu, to znaczy one będą tylko utrudniały trochę Rosji życie, ale wcale ani nie zablokują odbudowy rosyjskiej armii, ani nie będą tak dotkliwe dla rosyjskiej gospodarki, jakby zakładano. Więc z tego punktu widzenia Amerykanie są z jednej strony zaangażowani, z drugiej strony, jak przypuszczam, są zaangażowani również dlatego, ponieważ Amerykanie cały czas uznają, że o ile Indie nie mają globalnych ambicji bycia imperium podbijającym czy uzależniającym sobie inne kraje, o tyle Chiny takie ambicje mają. Znaczy, ja mam na ten temat nieco inne zdanie, ale Amerykanie tak uważają, to jest przestrzenia amerykańskiej uznawane za pewnik, a w związku z tym Indie są niezbędne Amerykanom do potencjalnego szachowania Chin. No po pierwsze mają permanentny konflikt graniczny z nimi właśnie na północy, na terytorium szeroko pojmowanego Kaszmiru, prawda, i wschodniego Turkestanu, prawda, no tej całej części, która od czasów właśnie Wielkiej Gry jeszcze była polem rywalizacji mocarstw, ale z drugiej strony mają jednak również poważne, czy na właśnie na Morzu Południowochińskim, czy wśród sojuszników indyjskich, czy w innych aspektach rywalizacji z Chinami, no to jest jeden z głównych przeciwników dla Chin, tym bardziej, że dysponujący również bronią nuklearną, co nie jest bez znaczenia, bo co prawda Wietnam byłby być może bardziej zaangażowanym przeciwnikiem, bo od lat mającym doświadczenia z Chinami, no ale to nie jest państwo, które mogłoby Chinom zagrozić. Indie to już zupełnie coś innego. Mogą przecież zablokować Chinom możliwości transportu, na przykład do Zatoki Perskiej. Stąd też pewnie ten jedwabny szlak, o którym będziemy rozmawiali pewnie nieraz. No ale to są, czyli Chiny z punktu widzenia położenia geopolitycznego, potencjału ludnościowego, potencjału gospodarczego i jeszcze kilkunastu innych czynników są niezwykle cennym nabytkiem na pewno dla Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony dla Rosji, jeżeli Modi opowie się no wyraźnie za Rosją i odrzuci te wszystkie amerykańskie propozycje sankcyjno-zbrojeniowe, no to będą rzeczywiście znakomitym partnerem i Indie, tak podobnie jak Chiny, zresztą zrobią najlepszy biznes na tych sankcjach. No zobaczymy, bo Indie są również wielkim globalnym producentem zboża i zbóż i ryżu i pewnie ich rola, zwłaszcza jesienią tego roku, może wzrastać także z tego powodu. Jak to będzie, zobaczymy. No nie możemy nie wspomnieć o Chinach w tej grze imperiów, ale też nie możemy nie wspomnieć o Pakistanie, no gdzie, który to kraj przeżył w ostatnich dekadach, właściwie był polem rywalizacji wielu z tych imperiów i takim jest nadal, pewnie także dla Indii, Chin i Stanów Zjednoczonych. I co takiego dzieje się w Pakistanie, bo zdaje się, że ten premier Imran Khan, no słynny krykiecista, który zrobił zawrotną karierę w Pakistanie, musiał ustąpić i czy to grozi jakąś trwałą destabilizacją tego kraju, no, z którego Chiny też uczyniły taki swój korytarz na tym jedwabnym szlaku, o którym pan wspomniał. No więc tam krzyżują się interesy tak naprawdę kilku mocarstw, kilku cywilizacji. I co tak naprawdę się wydarzyło i czego się pan spodziewa teraz w Pakistanie?
czy Pakistan, ponieważ Pakistan jest prawie że moim rodzimym krajem, znaczy ja tam rzeczywiście bardzo dużo i przebywałem, mam przyjaciół zresztą. A ile czasu spędził pan w Pakistanie? No, sporo, tak, sporo. I co więcej. Jedną czwartą życia? Nie, aż tyle to nie. Ale jest faktem, że mam rzeczywiście jestem zaprzyjaźniony również z klasą polityczną tamtejszą, głównie akurat opozycyjną, no teraz rządzącą z Partią Ludową. Poznałem się właśnie z tym całym klanem Butto, żeby daleko nie szukać, ale również z generałem Gilem, który tworzył Taliban, przecież już nieżyjącym zresztą. W związku z tym to jest kraj, który dosyć dobrze zna mi jego politykę i to wygląda teraz w ten sposób, że jest to oczywiście sprawa wyjątkowo skomplikowana i nie uda nam się w ciągu nawet kilkunastu minut wytłumaczyć wszystkich subtelności tej gry. Kilkunastu minut już nie mamy niestety. Nawet kilku, ale warto powiedzieć o tym, że w ciągu ostatnich lat pod rządami owego Imrana Khana, jak to ładnie ktoś określił, jeden z publicystów pakistańskich ostatnio, że po prostu rządziła sekta, tak, że jest różnica pomiędzy dynastią i sektą, tak, że do tej pory... A ta sektowość polegała? Sekciarstwo to polegało na tym, że Imran Khan skupił jak gdyby w swoich rękach... Trochę go porównywano do Trumpa, może nie wiem, to jest, nie wiem, czy to jest uprawnione. To znaczy, w teraz pewnym momencie więcej przywódców się porównuje do Trumpa, także prezydenta elekta Korei Południowej na przykład też porównuje się do Trumpa. Czyli wygląda na to, że Trumpa już nie ma, a kolejnych przywódców się porównuje do niego. Znaczy z tego punktu widzenia, ponieważ on skupił wokół siebie bardziej wyznawców niż zwolenników, czyli różnego rodzaju radykałów z różnych, naprawdę różnych ruchów, od praktycznie Talibanu, z którym zresztą kiedyś bardzo sympatyzował, zanim został premierem, pokazywano zdjęcia, jak on z tymi talibami w tym stroju pusztuńskim gdzieś sobie biegał po tych terenach administrowanych, przy tych terytoriach plemiennych. W związku z tym z jednej strony skupił wokół siebie różnego rodzaju radykałów, takich, którzy głównie z Barelwi, prawda, którzy ewidentnie kontestują porządek konstytucyjny Pakistanu. To są ci, którzy czasami wychodzą milionami na ulicę, labajkaci, którymi się Imran Khan był w stanie wielokrotnie porozumiewać. Ale to, co najważniejsze, to znaczy, natomiast jego rządy były rządami człowieka no, z zewnątrz, tak? To nie był przedstawiciel tych takich starych rodzin, które jeszcze rządziły w czasach brytyjskich bardzo często. To nie jest klan Butto, prawda? To nie jest klan szarifów, właśnie którego przedstawiciel teraz Shahbaz Sharif został premierem. Tylko to był człowiek z zewnątrz, krykiecista, osoba popularna. Ale jeżeli ktoś myślał, że jest to osoba, która stanie się takim jakby przedstawicielem reformy prozachodniej Pakistanu, to się oczywiście wszyscy na tym absolutnie zawiedli. To właściwie poszło w odwrotną stronę. Natomiast to nie ta polityka wewnętrzna była przyczyną jego obalenia, tylko to, co zaczęło się dziać na arenie międzynarodowej. Bo to, że Pakistan związał się bardzo silnie z Chinami, rzeczywiście Chiny zainwestowały według różnych informacji od 40 nawet do 70 miliardów dolarów w budowę infrastruktury, która tak naprawdę pozwala im omijać Indie, bo to są autostrady, linie kolejowe, również rurociągi, które idą z Chin aż do portów Gwadar. Widziałem to wszystko na własne oczy swego czasu, jak to też powstawało. Ja byłem jeszcze w porcie Gwadar wtedy, kiedy to była wioska rybacka, niewielka, a teraz to już jest pełny, wielki port, prawda, logistyczny, chiński zresztą. Co zresztą wywołało ogromne niezadowolenie Indii, sponsorowanie różnych partyzantek i tak dalej, ale najważniejsze w tej układance w ostatnich miesiącach był nie tylko ten zwrot prochiński, a przecież jak pamiętamy ta administracja amerykańska jest akurat bardzo mocno antychińska, czy też zaangażowana mocno w konflikt z Chinami, ale chyba istotniejsze również po tym, co się wydarzyło w Afganistanie, gdzie przecież nikt nie ukrywa, że to Pakistan był jednym ze spiritus movens wsparcia Talibanu, a w związku z tym wyrzucenia Amerykanów z Afganistanu. I to przecież bezpośrednio po zajęciu Kabulu szef ISI, prawda, czyli Inter Service Intelligence, praktycznie zamieszkał w Kabulu, w związku z tym to on wspomagał talibów w przejmowaniu władzy nad państwem.
Więc ten wątek, no też tego wątku Amerykanie nie mogli pominąć, ale już chyba kluczową kwestią było to, że Imran Khan, widząc, że wiele nie uzyska od Chin, ponieważ Chiny nie są skłonne do angażowania się polityczno-wojskowego w danym kraju, one niechętnie sprzedają broń za granicę. Nawet w Pakistanie. Właśnie niechętnie, znaczy jakby niechętnie pomagają w stopniu innym niż uzależnienie gospodarcze. To jest naprawdę, tym bardziej, że ideologicznie tutaj Pakistan no, mocno odbiega od wartości chińskich, zarówno tych aktualnych, jak i tradycyjnych. W związku z czym odbiega? Tak spytam się z ciekawości. Jeszcze raz, przepraszam. W czym odbiega, gdzie jest największa różnica? No, największa różnica jest to, że Chiny są jednak państwem komunistycznym, a Pakistan jest państwem wyznaniowym, wyznaniowo-plemiennym, który praktycznie odrzuca, no wszystkim ateizm jako taki jest odrzucany a priori. Zmiana religii to jest zarzut, znaczy można dostać za zarzut i jest zagrożona karą śmierci, tak samo bluźnierstwo, więc to są całkowicie różne dwa światy. No to i gdyby Chiny jeszcze były dawnymi Chinami, prawda, jeszcze z czasów rewolucji kulturalnej, to raczej Pakistan byłby wrogiem numer jeden, a nie przyjacielem. W tej chwili to jest taki sojusz taktyczny, można powiedzieć, bo Chiny mają taką, a nie inną filozofię polityki zagranicznej, natomiast z punktu widzenia ideologii, systemu wartości, to jest, nie ma chyba bardziej odległych krajów. Znaczy Stany Zjednoczone są bliżej Chin. W tym pragmatycznym chińskim podejściu ja pamiętam, że miałem wiele takich rozmów i mówiono o tym, że jeśli chodzi o zbieżność strategiczną, to wskazywano Pakistan jako taki przykład kraju, w którym ta zbieżność strategiczna jest praktycznie na najwyższym poziomie. On był numer jeden. Mimo tych różnic no, światopoglądowych, ideologicznych, religijnych, bo to są rzeczywiście dwa archipelagi, jakby bardzo od siebie odległe, to ta zbieżność strategiczna miała łączyć. No, zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę. Czego pan się spodziewa w takim razie w najbliższych tygodniach w Pakistanie? Znaczy, jeszcze chciałem tylko dokończyć, bo tutaj niestety nie doszedłem do tego. Co było tym gwoździem do trumny? Otóż tym gwoździem było to, że Imran Khan zaczął gwałtownie zabiegać o pomoc Rosji, o zakupy zbrojeniowe w Rosji i generalnie o jakiś rodzaj umowy wojskowej, bądź też umowy polityczno-wojskowej. Do tego oczywiście nie doszło. On zabiegał o spotkanie z Putinem przez tygodnie i wreszcie poleciał do Moskwy i był rzeczywiście w tej Moskwie, spotykał się z Putinem w dzień inwazji, co też nie było i miało znaczenia. W związku z tym opozycja, jak twierdzi również, jak twierdzi PTI, prawda, czyli ta partia Imrana Khana, wspierana przez Stany Zjednoczone, przeciągnęła część posłów PTI na swoją stronę, następnie zaproponowała głosowanie nad wotum nieufności. Wicemarszałek, który notabene nie miał do tego prawa, stwierdził, powołując się na artykuł w Konstytucji, mówiący o tym, że przede wszystkim, że każdy obywatel Pakistanu ma obowiązek wierności państwu, a w związku z tym, to jest taka ciekawa konstrukcja, w związku z tym głosowanie za wotum nieufności, czyli przeciwko Khanowi, no nie jest wiernością państwu, a w związku z tym oni popełniają zdradę, więc on do tego nie może dopuścić. Uznał, że nie dopuści do tego głosowania, a następnie premier Khan powiedział, że całe to głosowanie jest spiskiem amerykańskim, służącym obaleniu tego rządu i wezwał prezydenta do rozwiązania parlamentu. Parlament został rozwiązany. Opozycja natychmiast wniosła sprawę do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy uznał nieprawomocność tych wszystkich procedur, czyli krótko mówiąc przywrócił wotum nieufności. Imran Khan został obalony. Zjednoczona opozycja i to naprawdę bardzo odległych partii, bo i Liga Muzułmańska Nawaz z jednej strony, z drugiej strony Partia Ludowa, która jest taką jeszcze trochę socjalistyczną, przejęła władzę. I co się stało? Na Węgrzech się nie udało, ale w Pakistanie tak. Tak, i co więcej, co się stało chwilę później? No chwilę później mamy pierwsze bombardowania przez armię pakistańską terytorium Afganistanu i wszystkim siedzib organizacji terrorystycznej Tehrike Taliban Pakistan, z którą się Imran Khan dogadywał. Zaczęto nawet mówić o tym, że właśnie to jest pierwszy przejaw tej ogromnej zmiany, że teraz Amerykanie bombardują Pakistan, znaczy Afganistan rękami Pakistańczyków, czyli ten skręt w kierunku prozachodniości Pakistanu się już dokonał. Mamy dzisiaj Wielką Brytanię, która też mówi o
tym, że z nowym rządem jak najbardziej będzie współpracować i otwierają się nowe pola do współpracy. Czyli krótko mówiąc, trochę na marginesie tego wszystkiego, ale jednak w tle mamy tą wielką wojnę na Ukrainie. Doszło do zmiany rządu, który zaczął, czy miał ochotę być prorosyjski, z powrotem rząd, który ewidentnie deklaruje się jako proamerykański, prozachodni, a na pewno antyrosyjski. Z tego punktu widzenia jest to zmiana istotna, ponieważ to przeciąganie, więc po Pakistanie być może kolejną taką areną rywalizacji będą właśnie Indie, bo to są dwa kraje kluczowe tak naprawdę dla tego regionu. Okej, czyli tutaj punkt na Imperium Amerykańskiego, jak rozumiem, bo tak chyba należy postrzegać tą zmianę rządu, która może poskutkować reorientacją Pakistanu, który jest ważnym jednak krajem, nie tylko regionalnie, ale globalnie. Tak jak mówiliśmy, no nie możemy pominąć Chin, to właściwie będzie już taka powoli puenta naszej rozmowy, bo tam ciekawa sytuacja i twardy lockdown w Szanghaju. I tak naprawdę to chodzi o trzy rzeczy. No, nie tyle o samozarządzanie wirusem, chociaż to też, i to jest ta pierwsza rzecz, utrzymanie strategii zero COVID, która jest bardzo ważna, dlaczego o tym jeszcze wspomnę. No po drugie, to jest kwestia też zarządzania tymi łańcuchami dostaw, bo Delta rzeki Yangtze no jest takim zagłębiem produkcyjnym w wielu branżach, chociażby w branży samochodowej również, i wszystko to, co się tam dzieje, to jest wyłączanie też pracy niektórych fabryk i za chwilę to może spowodować kłopoty w tych światowych łańcuchach dostaw. No i też tak na dobrą sprawę to chodzi o zachowanie stabilności, o to, że mówimy o tych imperiach, o tych mocarstwach, o Indiach. Kto będzie miał ten przywilej siedzenia na wzgórzu i obserwowania walczących tygrysów? W związku z tym no, Chiny zrobią wszystko, żeby na tym wzgórzu pozostać. Nawet sam pan wspomniał, że nie bardzo się zaangażowały w Pakistanie. Niektórzy twierdzą, że niewystarczająco się angażują również na Ukrainie. No, generalnie przyczyną tego, jak sądzę, jest właśnie chęć pozostania na wzgórzu. Natomiast tutaj podkradł się ten Omikron, który jest wirusem bardziej zaraźliwym, mniej dolegliwym. Przechodzi się go lżej, ale on jest bardziej zaraźliwy. No i zobaczymy, czy ta strategia zero COVID w ogóle się sprawdzi w stosunku do tak, znaczy w reakcji jakby na tak bardzo zaraźliwy wirus. No mamy trzy scenariusze. Pierwszy to jest jeszcze większe zamknięcie Chin, no jeszcze dociśnięcie śruby, chociaż nie wiem, czy to jest już w ogóle możliwe, bo tą strategię zero COVID stosowano bardzo mocno. Ona w ostatnich dwóch latach, o czym się mało mówi w świecie zachodnim, no jednak przyniosła Chinom sukces, bo przede wszystkim te statystyki zdrowotne wyglądały znacznie lepiej, ale też i statystyki gospodarcze wyglądały dobrze w ostatnich dwóch latach. Natomiast ta nowa mutacja tego wirusa stawia pytanie, czy tego typu strategia będzie mogła być kontynuowana. I pierwszy scenariusz, no to jeszcze większego zamknięcia się Chin, co nie jest takie też dziwne akurat w historii tego imperium, bo ono na przestrzeni tych ostatnich kilku tysięcy lat no często było imperium zamkniętym. No po drugie to jest pewnego rodzaju utrzymanie status quo, czyli tej stabilności, zatrzymania się na tym wzgórzu i mniej więcej zarządzania tym wirusem tak jak do tej pory, ale to się okaże, czy to jest możliwe. No a trzeci to jest mało prawdopodobne, znaczy w tym sensie uważam, że mało prawdopodobne, żeby rząd chciał taką decyzję podjąć, chociaż tego podobno domagają się w coraz większym stopniu władze lokalne. Szanghaj jest też innym specyficznym miastem w Chinach, jest miastem bogatym, jest miastem bardzo liberalnym też, najbardziej liberalnym w Chinach i mówi się, przebąkuje się o strategii jakby jakiejś koegzystencji i życia z wirusem. No ale to byłaby porażka ideowa czy ideologiczna. No, wbrew pozorom w Chinach Xi Jinpinga to też ma znaczenie, gdyż buduje on nowy model społeczeństwa nieliberalnego. Natomiast koegzystencja z wirusem zakłada pewne liberalne podejście, że każdy sam decyduje, czy ten wirus w ogóle istnieje, czy chce go przychorować, czy się zabezpiecza. No to jest to wszystko, co mniej więcej widzieliśmy w ostatnich dwóch latach w Europie, czy zwłaszcza w Polsce. Mam nadzieję, że to kaszlnięcie nie jest spowodowane akurat tym, o czym teraz dyskutujemy. No ale i tutaj otwarcie jakby, czy ta strategia koegzystencji z wirusem, myślę, że władze zrobią wszystko, żeby do tego nie dopuścić, bo jest to starcie, powiedzmy, koncepcji społeczeństwa liberalnego ze koncepcją modelu chińskiego, który stara się lansować Xi Jinping. I to jest ważne, myślę, że w kontekście tej gry imperiów, dlatego chciałem podjąć ten temat, dlatego że ważne jest to zatrzymanie się na wzgórzu i obserwowanie walczących tygrysów,
to Chiny będą starały się robić, chcą zyskać trochę czasu, żeby budować właśnie te nowe społeczeństwo, które oczywiście może nam się nie podobać, możemy na to patrzeć krytycznie, no ale to nie zmienia jakby strategii chińskiej, co wydaje mi się, że będzie miało swoje odzwierciedlenie w różnych zakątkach globu, czy to na Ukrainie, czy w Pakistanie, aczkolwiek jak widać na Wyspach Salomona próbuje się chyba dyskretnie jakoś tam zorganizować pewne zaplecze, być może dla globalnej obecności, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kilku miesiącach. Jak to wygląda z pańskiej globalnej perspektywy? Mnie dziwi przede wszystkim to, że w ogóle w Szanghaju ta strategia dotychczasowa okazuje się nieskuteczna. To znaczy powstaje pytanie, czy to jest zaniedbanie lokalnych władz, czy to jest po prostu właśnie wynik tego, że te rygory jednak nie są przestrzegane, to znaczy one są przestrzegane na papierze, ale ten liberalizm jednak postaw społecznych zwycięża. Ja miałem okazję obserwować pandemię akurat będąc właściwie na początku pandemii w Wuhan, więc to jest, ale to jest zupełnie no, inne podejście. Zresztą Chiny się wtedy rzeczywiście zamknęły i poza tym są prawie wszyscy są zaszczepieni. W związku z tym to też pokazuje niską skuteczność tych szczepionek wobec Omikrona, o ile w ogóle jakakolwiek jest. A Chiny na pewno nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie tego, bo jeżeli odpuszczą, chociażby ze względu na to, że to jednak węzeł komunikacyjny, no tak podobnie jak Wuhan, no przecież na Wuhan też jest wielkim węzłem komunikacyjnym i dlatego pozostawienie pandemii tam oznacza to, że ta pandemia za chwileczkę będzie ponownie, kolejna fala pojawi nam się w całych Chinach, czyli wszystkie te wysiłki, gigantyczne straty jednak gospodarcze również związane z pandemią poszły na nic. Więc to mnie właśnie dziwi to, że ta pandemia się tam rozwija, a nie zwija. No właśnie, wcześniej mieliśmy już do czynienia z przypadkiem zduszenia Omikrona w północno-wschodniej prowincji Jilin, gdzie trwało to 33 dni. Zobaczymy, czy ten no taki lockdown w Szanghaju, jak długo będzie trwał. Podobno te oficjalnie rejestrowane przypadki, które w większości są bezobjawowe, wiesz, co budzi no taką trochę zdenerwowanie mieszkańców, tak, że tych przypadków objawowych tam jest kilkaset, a tych ogólnie w sumie to jest ponad 20 tysięcy, zaczęło spadać od wczoraj zdaje się, ale nadal jest to liczba około 20 tysięcy. Więc rzeczywiście nie ma jakiegoś dużego jakościowego spadku, on się utrzymuje mniej więcej na tym stałym poziomie około 20 tysięcy z lekkim spadkiem od wczoraj. Natomiast no rzeczywiście no władze chyba docisną, żeby to zdusić. No pytanie jest takie, czy ta strategia będzie skuteczna przy tym wariancie Omikrona, a i co jeżeli on się przeniesie do innych ośrodków w Chinach, w Shenzhen czy w Kantonie, przecież też już było kilka przypadków w Kantonie. No bardzo to jest wszystko interesujące i czas pokaże. Jestem pewien, że to będzie miało wpływ na sytuację nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. W każdym razie personel dyplomatyczny innego imperium już się ewakuował z Szanghaju. Mowa o konsulacie amerykańskim, gdzie zalecono dyplomatom, żeby przynajmniej ci, którzy nie muszą pozostać na miejscu, żeby się stamtąd ewakuowali. Co nastąpiło? No i zobaczymy, jak dalej będzie wyglądać ta gra imperiów, nie tyle w całych Chinach, ale i na świecie. Więc już podsumowując, bo troszeczkę przekroczyliśmy ten czas, który zakładaliśmy. Nie wiem, czy nasi widzowie pozostali w tej globalnej podróży i śledzą tą grę imperiów, którą staramy się tutaj zrelacjonować. Czego spodziewa się Pan w najbliższych tygodniach? Gdzie widzi Pan te najbardziej spektakularne, czy też najważniejsze wydarzenia w grze imperiów, na co się zanosi w najbliższych tygodniach? I to możemy potraktować równocześnie jako zapowiedź naszej dyskusji za 2 tygodnie. Zobaczymy, czy mniej więcej o tym będziemy rozmawiać. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim będziemy obserwowali taką jedną globalną prawidłowość, czyli takie odtwarzanie dwubiegunowego podziału świata. Będziemy mieli Zachód z jednej strony, Rosję z drugiej i zabieganie o to, kto po której stronie się opowie, ponieważ akurat przystąpienie bądź nieprzystąpienie do sankcji, bądź bycie lub też niebycie owym zaworem bezpieczeństwa dla tych sankcji dla Rosji jest dobrym wyznacznikiem. Zresztą kilka głosowań w Organizacji Narodów Zjednoczonych ostatnio pokazało, że te linie podziału przebiegają trochę inaczej niż w czasie zimnej wojny. Jest kilka takich obszarów, które w zaskakujący sposób nagle zareagowały na ten... A co Pana zaskoczyło? Nie wiem. No, wszystkim głosowanie... Meksyk, Serbia...
głosowania niektórych państw afrykańskich przede wszystkim. Rzekomo, co prawda, one miały różne motywacje, to nie jest jakaś rusofilia z ich strony, że się wstrzymywały, no ale będziemy obserwowali na pewno zabiegi. Z jednej strony amerykańskie o pozyskanie tych państw, z drugiej strony rosyjskie o pozyskanie, być może rywalizacja na terytorium niektórych z tych państw, będzie na pewno gra szła o Algierię, pokłóconą z Marokiem w tej chwili. Algieria, przypomnijmy, duży zasób gazu przy granicach Unii Europejskiej, zdolny do zapewnienia nam dużej niezależności od Rosji, ale pokłócona z Marokiem, więc nie przesyła tego gazu. To będą takie miejsca właśnie rywalizacji i być może będziemy mieli drugą tendencję, to znaczy odgrzewanie różnego rodzaju konfliktów peryferyjnych, różnego rodzaju konfliktów uśpionych do tej pory, a ze względu na to, że mocarstwa zajmują się czymś innym, to będziemy mieli właśnie ich przypomnienie. Czy to będzie ten konflikt w Górnym Karabachu, czyli armeńsko-azerbejdżański, który tam zaczął się tlić, on został stłumiony, ale być może nam się pojawi znowu. Będziemy mieli być może ponownie konflikt dotyczy w Syrii jako takiej, czy odgrzanie walk w Idlib, prawda, czyli pomiędzy protureckimi wojskami i prorosyjskimi. Ewentualnie mamy teraz wtargnięcie wielkie Turcji do północnego Iraku. No teraz już nikt na Turcję nie może nakładać sankcji bo za tą inwazję, bo przecież oni dostarczają TB2 na Ukrainie, więc Turcja z tego znakomicie korzysta z tej sytuacji. I takiego wykorzystywania tej sytuacji będziemy mieli pewnie jeszcze w kilku czy kilkunastu innych miejscach świata dużo. A jeśli chodzi o tą sytuację terrorystyczną, to ja przewiduję niestety, że będziemy mieli bardzo gorący okres, może być bardzo gorący okres również na linii Palestyna i Izrael, dlatego ponieważ tam się rzeczywiście gotuje. No już dzisiaj Blinken wezwał obie strony do wstrzemięźliwości, ale nie sądzę, żeby ta wstrzemięźliwość miała miejsce. Tam się ci izraelscy żołnierze strzelający na terytoriusz, na terenie samego meczetu Al-Aqsa, który jest jednym z trzech najświętszych miejsc dla muzułmanów, to może rozkomponować równie dobrze, jeżeli to się będzie utrzymywało, nawet ten Abraham Accord, prawda, czyli tą architekturę bezpieczeństwa stworzoną przez Trumpa. Dlatego, ponieważ państwa arabskie, nawet te, które chcą robić biznes z Izraelem, one jednak mają jakieś społeczeństwo. No nie mogą ryzykować, że te społeczeństwa po prostu wyjdą na ulicę czy rozpoczną jakąś rewolucję. A bezczeszczenie miejsc świętych dla islamu, jak wiemy, dla muzułmanów, czy muzułmanie nie będą łagodnie protestowali przeciwko temu, co do tego nie ma wątpliwości. Więc to są takie miejsca zapalne, ponieważ i co więcej, tam też nam się nagle pojawia Rosja, prawda? Nagle mamy rozmowę Abbasa chyba z Ławrowem i rozmowy Rosjan generalnie na temat pomocy Palestyńczykom, na temat Rosjanie, którzy mówią, że nie uznają wzgórz Golan i tak dalej, więc te imperia to jest coś, co jest, mamy tego, teraz tego zaczyn. Albo to zostanie stłumione w zarodku, albo będziemy mieli rzeczywiście duży konflikt również w tej części świata. Jak będzie, zobaczymy. Na pewno będziemy obserwować rozwój sytuacji w tych wszystkich krajach, o których wspomnieliśmy w dzisiejszym komentarzu, w dzisiejszej rozmowie, w dzisiejszej grze imperiów. I na pewno też wiemy to, że tematów do rozmów nam nie zabraknie, bo rywalizacja geopolityczna, rywalizacja globalna, gra imperiów trwa na całego. Proszę Państwa, to był nasz pierwszy odcinek, nasza pierwsza rozmowa. Będziemy bardzo wdzięczni za komentarze, sugestie i też będziemy wdzięczni chyba trochę za wyrozumiałość, bo próbowaliśmy pierwszy raz, tych tematów rozmów jest tak dużo, że moglibyśmy pewnie jeszcze rozmawiać z półtorej godziny i też pewnie nie wyczerpalibyśmy wszystkich wątków, jest ich tak dużo, ale będziemy wnieść za Państwa sugestie i komentarze, wnikliwie się z nimi zapoznamy. No i pewnie spotykamy się za około 2 tygodnie, chociaż to wejdzie gdzieś mniej więcej w ten okres długiego weekendu majowego, ale oczywiście gra imperiów nie zwalnia, więc na pewno wydarzy się coś ciekawego, co będziemy mieli okazję skomentować. A okazję będą mieli skomentować i komentowali dzisiaj Wojciech Szewko i Radosław Pyfek. Dziękujemy bardzo, kłaniamy się, dużo zdrowia i do zobaczenia.